W związku z zakończeniem realizacji projektu szukamy rady na nasze odpady, który został zorganizowany przez Związek Gmin do Rzecza Wisłoki. W dniu 13 listopada odbyło się uroczyste rozdanie nagród w Jasielskim Domu Kultury. Z przyjemnością chciałem powiedzieć, że na tej sali jest około 120 laureatów z 80 szkół z terenu całego Związku, czyli tych wszystkich, którzy zechcieli wziąć udział w konkursie pod tytułem Szukamy rady na nasze odpady. Konkurs był przygotowywany przez Związek Gmin do Rzecza Wisłoki, którego dyrektorem jest pani Maria Lignar, stojąca obok mnie. Konkurs był wspierany finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie, firmę jasielską Plastekol oraz Związek Gmin do Rzecza Wisłoki. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować szkołom, czyli osobom prowadzącym młodzież i przede wszystkim tym dzieciom, które wzięły udział w konkursie, że tak pięknie potrafiłeś się poszukać odpowiedzi na pytania, co robić z odpadami, czyli znaleźliście radę na odpady. O szczegółach tego konkursu i o tym, co będziemy dzisiaj na tej scenie robić, jak będziemy wręczać nagrodę, co będziemy widzieć, opowie pani dyrektor, a ja dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, chciałam jeszcze, zanim zaczniemy rozdawać nagrody, zaznaczyć, że komisja konkursowa działała w składzie przedstawicieli Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Jasielskiej Plaja i plastyków tutaj z domu Jasielskiego Domu Kultury. Uczestniczyli też pracownicy związku, pani Magdalena Norbercia, której tu szczególnie chciałam podziękować, bo była głównym organizatorem tego konkursu. Celem konkursów jest podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie zachowań proekologicznych, w tym właściwego postępowania z odpadami oraz zachęcenie młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko. Nagród odbył się występ młodzieży ze studia tańca Ad Dance z Jasła. Materiał przygotowała Justyna Konieczna.